Kwiatuszki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w naszej halloweenowej serii. Halloween już za nami, ale jeszcze z 2-3 odcinki z tej serii się pojawią. I dzisiaj będziemy organizować ślub naszym głównym bohaterkom, czyli naszej Daisy oraz Mirze. A więc zróbmy to, zaplanujmy ślub, wybierzmy jakieś fajne miejsce. Ślub się odbędzie prawdopodobnie nocą, bo przecież nasza wampirka nie może wychodzić na słońce. I tak zróbmy, zaplanujmy sobie ślub. Obudź, a ty idziesz spać, to wstawaj. Tamta też idzie spać. Co wy teraz śpicie? No ja nie mogę, poszły mi spać. No dobra, to ja się im dam wyspać, zaraz do was wracam. Nie wyspałeś się, ale walić to. Koniec spania. Wstawać mi. O, loteria. Od razu weźmiemy udział w loterii, jak już coś robimy. Tylko kaj to wybrać. Dom? Nie. Kup los na loterię. Ty też wstawaj, wstawaj, wstawaj. Zaraz wybierz głos... Ten, zamówisz. O, nie, nie cichy. Planuj wydarzenie ślubne. A potem możesz głos na loterię kupić. A więc planujemy weselicho. Uwaga, uwaga. Spocznij wydarzenie. Prestiżowe. Nie można zaplanować prestiżowego wydarzenia dzień, w którym odbywa się wydarzenie. A my to chcemy dzisiaj robić? Dzisiaj chcemy ślub? Nie no, tak zaplanuję. Dobra, tak zaplanuję, bo mam dużo wydarzeń w ogóle. Ale my chcemy... wesele. Tak. Nowożeńcy, goście. Ogólnie mam pobranego moda na wielkie imprezy, czyli mamy nielimitowany czas i tak dalej. Jakbyście chcieli, to ja wam potem wyślę linki. Ale właśnie na nielimitowany czas można właśnie maksymalnie 200 osób zaprosić, więc zrobimy sobie big imprezę. Super Speed, zapraszanko, bo w nagraniu wyszło mi jakieś 6 minut i nie chcę wam się tego oglądać, więc robimy minutowy Super Speed. Oglądajcie i zaraz będziemy robić ciekawsze rzeczy. Oglądajcie, znać w komentarzu, gdybyście wy mogli zapraszać tyle ludzi simsowych, to kogo byście zaprosili na swoje imprezy, wesela i tak dalej. Czy byłby to na przykład Bob Pancakes, Eliza? Czy może zaprosilibyście z jakiejś mojej serii postacie? Kogo bardzo uwielbiacie, co? A póki jeszcze mamy taki krótki przerywnik, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dzwoneczek, aby być na bieżąco i dawajcie znać w komentarzach, bo lubię czytać wasze komentarze. Dobra, gości mamy. Gości 34, spoko. Jakiś żywieniowiec, przyda się. Nie wiem, czy się da dwóch? Nie da się dwóch, a przydaliby się dwaj? Miksolog, no ba, na taką dużą imprezę to musi być miksolog. Czy się tam zapisało? Tak. Miksolog musi być, no i muzyk. No ba, że tak. Teraz wydarzenie zaplanujemy. Nie, rezydencja Halloween, nie. Uwlatka, ślub. O, możemy park Mushino trochę tam przeremontuje po prostu. I musimy to zrobić na godzinę wieczorną jakąś. 18? Myślicie, że 18 już jest ciemno? Można i tak, 18. Zaraz zrobimy im jakieś kreacje ślubne i tak dalej. Dobrze, a więc stworzymy piękne suknie ślubne naszym dziewczętom. O, mam pobrane piękne suknie, więc tak. Stworzymy im coś cudownego. Nie no, te podstawowe nocowe. Ja mam tyle pięknych sukni ślubnych, że to jest masakra. Może nie to, to mi się do niej nie podoba. To tak do końca ślubna nie jest, ale ta jest boska. To też niby nie jest ślubna typowo, ale kurna,
Jest boska. Ją na pewno w serii użyję mojej. W serii Akademia Mody, tak? Jeżeli interesuje Was Akademia Mody, czyli właśnie dużo modów, dużo przebrań, dużo dram już niedługo, to bardzo Was zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy robimy jakiś kolor ten przewodni? Ja bym to zrobiła w takich, nie wiem, zieleniach może. Zieleń i pomarańcz. Kolor przewodni. Tak? Trzeba jej welon dać. No Boże, tak. Tutaj mam taki welon. Taki mam welon. O, to jest ładne. Dla niej. Podoba mi się. Trochę się wcina tutaj ta kokarda, ale trudno. Nikt nie zauważy. Ładne. Śliczne to jest. Jezus, jak ona ślicznie wygląda. Jak ładnie ona wygląda. Trzeba nie, teraz znaleźć buty zielone. Te, takie se, powiem wam. Takie sobie. Ja miałam gdzieś ładne szpileczki. O, może te, takie profesjonalne szpileczki. Takie błyszczą się strasznie. Też się pewnie będą tak błyszczeć. A, to mają króliki po prostu dodatkowo. Chociaż w sumie. Albo te. Oj, to jest klasa. To są piękne buty. I zobaczcie naszą. Wow! Ona jest cudna. Jeszcze paznokcie trzeba zrobić. No oczywiście, że tak. Paznokcie. Takie? Nie, szpony. To będzie ładne. Tylko taki kolorek właśnie zielony. A takie delikatne, ładne paznokcie. Do sukienki pasujące. No śliczna jest. A więc jak ona jest zielona, to ty będziesz pomarańczowa. Ja wiem, że ty pomarańczy nie lubisz, ale chociaż w sumie będzie to jej, myślę, ładnie pasować. To będzie taki typowy Halloween ten ślub. Dla ciebie też znajdziemy jakąś piękną kieckę. Ja mam ich pełno. Z modów. Jak wam coś wpadnie w oko, to piszcie w komentarzu. Ja potem szukam linków. Tu jest dużo kiecek ślubnych, typowo. O! Ładne. Czemu patrzę po zielonych? Po pomarańczowym miałam patrzeć. No! To jest ładne. Ja cię. Bo coś takiego. Któryś z tych bym wybrała. Ta jest taka prostsza. Ona ma chyba bardziej taki charakterek, myślę. Co by jej tu wybrać takiego? Chyba, że taką? Chyba, że. Nie, no to wygląda jak więzień. Jakby w więzieniu była. Staka. I nie wiem, czy to wygląda weselnie. Chyba, że coś takiego. W sumie to ma taki klimacik. To jest bardziej właśnie w ich stylu dalej. No, myślę, że to będzie ładne, bo to dalej jest takie właśnie wampirkowe, a ładne. Ja bym jej fryzurę jakąś zrobiła. Żeby się uczesała babeczka w końcu. Tylko nie wiem jaką z tych włosów. Koczek. Z tego ułożyć. Może ułożymy je po prostu porządniej? Zobaczę, czekajcie. Takie. I po prostu je ładnie. O, przystrzyżemy. No, klasa, dziążka. Te buty w sumie pasują i potem te. O, to ładnie komponuje się.
Tak. I teraz dajmy jej jakiś jeszcze welon. Tylko właśnie, ona chyba nie będzie mogła mieć skrzydeł, gdy będzie miała welon. Kurde. Nie no, to nie jest skrzydło ważniejsze. Mi kolczyki jeszcze dać. Nie będzie ich widać, kurczę. Kurczaczki, no nie będzie miała welonu, niestety. Brzmi rzęs ładne dać. Może dłuższe. No całkiem inna kobieta. Jeszcze może jakąś biżuterię ładną. Może nie taką. Ładna kobitka. Te. Śliczna jest. Dobra. To jest nasza Daisy. Jeszcze myślę nad makijażem. Ale w sumie one są piękne, takie jakie są. Są naturalne, ładne. Lubię takie. Dobra, mają fajny strój. Jeszcze młodej zrobimy coś ładnego. Mam trochę więcej właśnie dziecięcych modów już. To od razu możemy coś ładnego tutaj zrobić. O. No to nie. Będę miała jakieś ładne kiecki. No chyba pobierałam coś. To jest mundurek szkolny. Nie no, szkolnego mundurka nie chcemy. To ma ładne, myślę. Będzie ten, bo wampirka to będzie do mamy podobna, wampirki. Bo zielony i pomarańcz, jak się zmiesza, no to wychodzi brąz. Chyba, że. No nie, nie ma brązowej kiecki tej. Tak to byśmy jej brąz dali. Dobra, tak zrobię. Co jest? A to są gumeczki do. O da, rozpuścimy ci włosy, może co? Wyjątkowo możesz mieć rozpuszczone. Czy myślę jakąś czapeczkę albo coś? To są tylko takie dodane. O, możemy dać jej ten. Tylko to nie bardzo pasuje. O, takie koraliki? Jakie ładne. Takie koraliki. Jeszcze kwiatki są, ale one wystają. Takie koraliki. O, będzie trochę jedna mama, trochę druga mama. Makijaż dla dzieci? Co jest nie tak? Aha. Wiedziałam nawet, że mam makijaż dla dzieci. Może mi oczka dać. Nie no, nie będę taka. Dobra. Jest śliczna. A więc lecimy. Przygotuję miejsce i tak dalej. Wrócę do was, jak się zacznie ceremonia. My już jesteśmy na miejscu. Już wyremontowałam. Oto ten fragment, w którym będzie nasze wydarzenie. Dodałam więcej krzeseł. Dekorowałam to. Mam nadzieję, że wam się podoba. I została nam jakaś godzina do tego, jak przyjdą goście i służba. Tutaj mam takie miejsce. Tu jest niby taki budyneczek, tu mogą do łazienki iść, ale i tak chcę, żeby jedzenie tam było w miarę. Więc zrobimy zakupy. Może nie prezenty. O, możesz dodać do historii na Instagramie i zaraz zamówimy, żeby będą miały. Ja sobie ładnie ułożę kamerę. O, to ci mogli zobaczyć bardzo ładną ceremonię. Pięknie razem wyglądają. Nasze śliczne. O, patrzcie, ludzie przyszli w końcu. No i super. Tutaj grill. Może jakieś hot dogi z tofu przygotują? Tylko właśnie jest problem, bo nie mamy tortu. I miała zrobić nam tort. Kurde, mogłam pomyśleć o tym wcześniej, tak szczerze. Bo teraz nie będziemy mieli tortu.
Chociaż zrobię taki myk. Czekajcie, zaraz ogarnę tort. Jeżeli macie taką sytuację jak ja bez wyjścia, włączamy tryb budowy, włączamy galerię. Galeria, połączenie z siecią. Nie przejmujcie się, że mam dziwne okienka, muszę dopiero naprawić mody. Albo poczekać, aż wyjdzie tam za te 4 dni, czy jakoś tak, ten nowy menedżer. Nie wiem, ja już się tracę w tych datach, więc nie wiem, czy za 4 dni. Pomieszczenia i robimy coś takiego. Uwaga. Niech to się załaduje. Słowo kluczowe. Wpisujemy cake. No i tada! I mamy ciasta i tym podobne. Jakieś tam słodkie rzeczy, ciasteczka, ciasta. I o, już tu nie ma takiego, jakie ja bym chciała. Ja bym chciała te biało-czarne albo podwójne. Ale możemy te tarty wziąć. O, to jest śliczna. Tęczowa. Weźmiemy tęczową tartę na pewno. No, ale ogólnie wiecie, jak to zrobić. Ja się doszukam tych ciast, które potrzebuję. Zaraz do was wracam. Wszyscy już poszli jeść. Normalnie ten. Jeszcze się dopiero nie zaczęło, oni już poszli jeść. Postawisz ten toper? Weź postaw ten toper. Dobra, inaczej. Okidoki. I teraz czas, uwaga, na nasz tort. Super. A, musi być na środku stołu lub latu. Super. Ja uznałam, że musi być gdzieś na boku, żeby było można dosięgnąć. Nie, no geniusz ze mnie. Nie wiem, czy to jest już środek. Postaw weselny toper. Wow, zrobiła to chyba. Tak, zrobiła to. No będzie taki tort, bo te czarno-białe się okazały, że mi się nie ładują. Nie wiem czemu w grze, kiedyś mi się ładowały. No musiała to posprawdzać. A więc co? Pokrój tort weselny. Chcę to ująć ładnie wam. Widzę coś w tle z pojedzeniem. No i ścięło w tym momencie. Może odcinek nie wyszedł fenomenalnie i po mojej myśli, ale wyszedł trochę zabawnie. No tak, na luziku. Wrzucę to, co jest. Następny odcinek postaram się ogarnąć o wiele lepiej. Na pewno nie będę na przegrzanym komputerze tego robić. A was zapraszam do lajkowania. Widzimy się następnym razem. Zostawiajcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na społeczność. Zagłosować na ankietę, jakie główne serie. Główną serię jeszcze będziemy kontynuować z trzech. Oprócz Rodu Królisiów oraz Akademii Mody. To jest poboczna seria. Jeszcze się jeden odcinek pojawi z urodzin małej. I będziemy kończyć. Ja już wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia. Ja właśnie aktualnie, jak to oglądacie, jestem na urodzinach. Więc wszystkiego najlepszego dla kochanej Eli. I zmykam. Pa, pa. Buziaki.